rozważania, ale ze względu na szacunek dla Bożego Słowa chciałem, żebyście ten fragment wysłuchali właśnie stojąc. To będzie 26 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, od 22 wersetu, kilka wersetów. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. Proszę, usiądźcie. Ten fragment, który przeczytałem, to część obrony, część wypowiedzi apostoła Pawła przed królem Agrypą II. Całą tą wypowiedź możecie przeczytać w rozdziale 26 Dziejów Apostolskich. Ja przeczytałem tylko kilka wersetów. I to, na co chcę zwrócić wam uwagę i co będzie podstawą dzisiejszego mojego kazania, to werset 22, w którym apostoł Paweł wypowiada takie słowa: ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Ponieważ opieka Boża czuwała nade mną. Ponieważ ochrona Boża czuwała nade mną. Ponieważ opatrzność Boża jest nade mną. Chcę się ciebie zapytać, chcę skierować do ciebie to pytanie, czy opieka Boża, opatrzność Boża jest nad twoim życiem? Czy masz tę głęboką świadomość, którą miał świadomość, która była w apostole Pawle? On jest więźniem, on jest aresztowany. Staje w tym momencie przed najważniejszymi ludźmi tam starożytności. On się nie boi. Wypowiada do nich słowa, w których opowiada historię, kim był. Opowiada swoją historię, jak Jezus dał mu się poznać. Opowiada swoją historię, jak Jezus powołał go do tego, aby głosił Ewangelię, dobrą nowinę po całym starożytnym świecie. I w końcu mówi o tym, że teraz stoję przed tobą, królu. I teraz tobie opowiadam o tym Chrystusie, który jest jedynym Zbawicielem. A ostałem się aż do dnia dzisiejszego, ponieważ opieka Boża, opatrzność Boża, ochrona Boża czuwały nade mną. Czym jest ochrona Boża? Czym jest opieka Boża? Czym jest opatrzność Boża? Gdybyśmy sięgnęli do definicji słownikowej, to jest nieustanna opieka wszechmogącego Boga nad dziejami świata i poszczególnych ludzi, poprzez którą pokazuje On swoją mądrość, dobroć i miłość. Ta opieka Boża dokonuje się bezpośrednio przez Boga, przez aniołów lub przez innych ludzi. Gdybym chciał wam i sobie przybliżyć, czy tak naprawdę jest opieka Boża, a chcę to zrobić w dzisiejszym kazaniu, posłużę się trzema historiami z życia właśnie apostoła Pawła. Niech przykład przemówi. Niech historia przemówi, niech jego osobiste świadectwo przemówi i pokaże nam, czy włoży gdzieś to głęboko do naszego umysłu, naszego serca, czym jest opieka Boża. Wszystkie te historie będą się działy, czy miały miejsce w okresie, kiedy apostoł Paweł
po swojej trzeciej podróży misyjnej przybył do Jerozolimy, do miasta, w którym się wychował, można powiedzieć rodzimego swojego miasta, gdzie spędził młodość, studia, gdzie wiele lat się uczył, gdzie pełnił później swoje funkcje różne jako wybitny faryzeusz. Przybył do tego miasta po wielu latach pracy dla Chrystusa. Co go spotkało w jego rodzimym mieście? Pierwsze zdarzenie to jest Księga Dzieł Apostolskich, rozdział 21, wersety od 27 do 36. A gdy te 7 dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie, oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszło do dowódcy kohorty wieść, że jest zburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich. Oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać 2 łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Jeden z tłumu wołał tak, drugi inaczej, a gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzi napierał, krzycząc: zabij go. Oto pierwsza historia, pierwsze zdarzenie. Apostoł Paweł idzie do świątyni. To było jego miejsce modlitwy, spotkania z Bogiem. No i rozwścieczony tłum, też z fałszywym oskarżeniem, że niby to pogan wprowadził do świątyni, co było nieprawdą, rzucił się na niego i chce go zlinczować, chce go zabić bez wyroku sądowego, chce dokonać linczu. Praktycznie już w tym opisie widzimy, że już go biją, praktycznie biją go na śmierć. I dowiadujemy się, że w ostatnim momencie dowiaduje się o tym rzymski dowódca w Jerozolimie, zabiera rzymskich żołnierzy, setników i biegną do świątyni czym prędzej, co tam się dzieje. I dowiadujemy się, że w ostatniej chwili wkroczyli i wyrwali Pawła z tego rozświeczonego tłumu. Ten tłum był tak rozświeczony, że kiedy Paweł był prowadzony do twierdzy, to rzucali się na rzymskich żołnierzy, doszło do tego, że musieli go nieść, żeby tłum go nie rozszarpał. Można zadać pytanie, za co go tak nienawidzili? Co takiego zrobił Paweł, Szaul, znamienity faryzeusz, starannie wykształcony, mądry człowiek? Co on zrobił im? A właśnie zrobił im to, że ogłosił, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem Izraela, co było dla nich nie do przyjęcia. Co im zrobił? Ogłosił im to, że zbawienie, ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie, i poprzez Jezusa Chrystusa mogą być usprawiedliwieni w tym wszystkim, czym nie mogą być usprawiedliwieni przez Boże prawo. To Żydzi. Co im zrobił? Osobiście nie zrobił im nic, ale uznali go za heretyka, za odstępcę, za zwodziciela, za kogoś, kto niszczy ich religię, ich wiarę i wprowadza zamęt do ich wyznania. Okrzyknęli go przywódcą sekty Nazarejczyków, którą należy tępić, ponieważ wierzy w fałszywego Mesjasza. Tyle im zrobił, za to chcieli go, mówiąc zgodnie z tekstem, zamordować, bo czym jest lincz, jak nie mordem? Ale opatrzność Boża czuwała nad nim. Widzimy to, bracia i siostry, czym jest opatrzność Boża? W ostatniej chwili żołnierze rzymscy, okupanci, pamiętajcie, to są okupanci, ratują Żyda z rąk Żydów. Wyrwali go.
I zaprowadzili go do twierdzy i twierdza stała się jego schronieniem. Oto pierwszy przypadek, czym jest opatrzność Boża. Przypadek drugi. Rzecz dalej dzieje się w Jerozolimie. Mija niewiele czasu od tamtego zdarzenia. Teraz jesteśmy w 23 rozdziale Dziejów Apostolskich. Od 12 wersetu czytamy. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. Wyobrażacie sobie ponad 40 skrytobójców. Najprawdopodobniej to byli sykariusze, a więc ludzie, których możemy nazwać dzisiaj terrorystami starożytności, którzy mieli bardzo proste rozwiązanie. Krótki sztylet, który nosili przy sobie i po cichu ten sztylet wbijali czy to rzymskiemu żołnierzowi jakiemuś, czy Żydowi, który kolaborował z Rzymem. W ten sposób pozbywali się tych wszystkich, których uznawali za wrogów narodu żydowskiego i za wrogów świątyni, ich religii. Tym razem związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Wyobrażacie sobie grupa 40 takich terrorystów. Można powiedzieć, kto mógł im przeszkodzić? Kto mógł uratować Pawła w takiej sytuacji? Mało tego, jeszcze idą do arcykapłanów, a arcykapłanów już znamy z procesu Jezusa, więc wiemy, jacy to byli ludzie. To byli ludzie, którzy przede wszystkim pilnowali swoich pieniążków, no, swoich interesów. To było dla nich najważniejsze. Swoich zasobów pilnowali, swoich pałaców, swoich pozycji. Więc Paweł dla nich był niewygodny, tak jak Jezus był dla nich niewygodny. Więc pozbyć się Pawła dla nich to fraszka. Więc oczywiście przyprowadzimy go niby na przesłuchanie, a wy po drodze zrobicie, co trzeba. Więc można powiedzieć, Paweł znajduje się w ciężkiej sytuacji zagrożenia życia. Ciągle to zagrożenie życia jest. No i czym jest właśnie opatrzność Boża? O tym rozmawiamy. Czym jest opieka Boża nad człowiekiem? Czytamy o tym od 16 wersetu Dzieje Apostolskie, rozdział 23. Od 16 wersetu czytamy. Gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł, zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, by go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł, więźnień Paweł, przywoławszy w mnie, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś do powiedzenia. Dowódca ujął go za rękę, oczy z nim na bok i zapytał, o czym to masz mnie powiadomić? A on powiedział, Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ale ty nie ulegaj ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż 40 mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją, a teraz są w pogotowiu i czekają na twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Potem przywołał dwóch setników i rzekł, przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei 200 żołnierzy, 70 jeźdźców i 200 oszczepników. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa. Czym jest opieka Boża? Pomyślmy, czym jest opatrzność Boża? Czym jest ochrona Boża? Oto cały spisek, nie wiadomo w jaki sposób wychodzi na jaw i dowiaduje się o tym spisku człowiek, który jest przyjacielem, jest z rodziny i chce pomóc. Sprawa dociera do dowódcy rzymskiego i co robi dowódca rzymski? Wyznacza prawie 500 rzymskich żołnierzy, którzy chronią Pawła.
którzy w nocy transportują go z Jerozolimy do Cezarei, do zupełnie innego miasta, aby ochronić jego życie przed spiskiem sykariuszy i zmową z arcykapłanami. Czy zaczynamy rozumieć, jakie Bóg ma możliwości? Jaki Bóg ma możliwość ratowania, ochrony, pomocy? Apostoł Paweł w swoim życiu był wiele razy w zagrożeniu. O tym jeszcze później powiem. Nigdy nie posiadał osobistej ochrony. Nic o tym nie czytamy w Biblii. Ale tutaj dostaje ochronę 500 rzymskich żołnierzy. Najlepsze secret service, jakie może istnieć. Aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby się rzucić na niego i go zabić. Taką potężną ochronę dostaje Paweł i w sposób bezpieczny dociera do twierdzy w Cezarei. A później właśnie w tej twierdzy przed królem Agrypą i przed najważniejszymi ludźmi starożytności opowiada o Panu Jezusie Chrystusie. Opatrzność Boża, opieka Boża. Trzecie zdarzenie. Mianowicie apostoł Paweł odwołał się do sądu cesarskiego. A więc jako rzymski obywatel miał prawo, aby był sądzony w Rzymie przed cesarzem. No więc postanowiono apostoła Pawła otransportować do Rzymu. Jak to zrobić? No najprościej drogą morską, czyli za pomocą statku zawieźć. Statek miał dopłynąć do Rzymu. No i wybrali się w drogę. Dopłynę w drogę do Rzymu. I co się dowiadujemy? Że podczas tej podróży mamy do czynienia z nieprawdopodobną wichurą, z huraganem, który w taki potężny sposób uderzył na statek, że doświadczeni marynarze powiedzieli koniec. Kapitan, doświadczeni marynarze powiedzieli, nie ma nadziei. Werset 20, to jest 27 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, werset 20 mówi: gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Tym razem Eurakylon, bo tak się nazywał ten huragan, uderzył na statek. Czym jest opatrzność Boża, czym jest opieka Boża? I tym razem do apostoła Pawła przychodzi w nocy anioł i od 21 wersetu czytamy takie słowa. Ten sam rozdział, 27 rozdział, 21. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było mężowie posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano, będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Więzień. Człowiek, który był na tym statku, można powiedzieć, nikim w stosunku do rzymskich dowódców, kapitana, marynarzy, to on staje w autorytecie i mówi im, co się stanie. Tym jest opatrzność Boża. Tym jest opieka Boża. Jesteś w beznadziejnej sytuacji, totalne zagrożenie życia, możesz zginąć ty i wszyscy ludzie, którzy są wokół ciebie. I przychodzi Bóg i mówi: ja mam plan dla twojego życia. Ty jeszcze musisz coś zrobić. Ty, Pawle, musisz jeszcze stanąć przed cesarzem. Jeszcze w Rzymie musisz opowiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego huragan cię nie zabije. Dlatego ta burza na tym morzu cię nie zabije. Mało tego, Bóg darował tobie życie i dzięki tobie darował życie wszystkim ludziom, a tam było chyba około 250 osób na tym statku, którzy płyną z tobą.
Gdyby z nimi nie było Pawła, ci wszyscy ludzie mogliby zginąć. Jakie to szczęście lecieć w samolocie, w którym leci Boży mąż. Lecieć w samolocie, w którym leci Boży sługa. Jakie to szczęście jechać samochodem, w którym jest Boży człowiek, wobec którego Bóg ma plan. Wiecie, jaką apostoł Paweł miał samoświadomość? W jakim on głębokim przekonaniu żył, że Bóg jest w jego życiu obecny i Bóg go prowadzi i że Bóg realizuje swój plan w jego życiu? Jaką on miał głęboką samoświadomość tego, potrafił o tym w sposób naturalny i normalny mówić i to się działo w jego życiu. Często myślimy tak, że te rzeczy są przypisane do największych mężów Bożych. Alleluja, Bóg tak w jej życiu działał. Ale czy Bóg tak nie może działać w moim i w twoim życiu? Co stoi na przeszkodzie? Co szkodzi na przeszkodzie, żebyś ty i ja miał taką samą świadomość, że Bóg jest obecny w twoim życiu i Jego opatrzność, Jego opieka, Jego ochrona jest nad tobą? Kiedy przyglądam się życiu apostoła Pawła, i przyglądam się tym trzem przypadkom. Ja mówiłem tylko te trzy przypadki. Ale gdybyśmy teraz pochylili się nad całym jego życiem, to jego całe życie obfitowało w to, że w każdej chwili mógł nie żyć. A mimo to Bóg go ratował. Kiedy dopłynęli na Maltę i rozpalali ognisko i zagarniali drewna, żeby dorzucić do ogniska, to właśnie do jego ręki przyczepił się jadowity gad. Można powiedzieć, no to jest nieprawdopodobne. No, tylu ludzi tam było, a właśnie jadowity gad przyczepił się do ręki apostoła Pawła. I wszyscy myśleli, że za chwileczkę, co? Za chwileczkę umrze, za chwileczkę wyzionie ducha. On szczepnął gada do ognia i nic mu się nie stało. Nie zabili go, nie zabił go rozścieczony tłum. Nie zabili go sykariusze. Nie zabił go huragan. Nie zabił go jadowity gad. W innym miejscu apostoł Paweł pisze, że walczył z dzikimi zwierzętami w Efezie. Według tradycji starożytnej chrześcijańskiej apostoł Paweł był pierwszym człowiekiem, na którego wypuszczono dzikie zwierzęta na arenie w Efezie. Jako jedyny, może nie wiem czy jako jedyny, ale był człowiekiem, który przeżył to. Można sobie powiedzieć, to jest niewiarygodne. W Damaszku dowiadujemy się, że miasto Damaszek zostało otoczone wojskiem, bo poszukiwali, żeby uchwycić apostoła Pawła. I dowiadujemy się, że znaleźli się ludzie, którzy go spuścili w koszu i uszedł życiem. A później, kiedy w liście do Koryntian pisze, w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o swoim życiu, jest to drugi list do Koryntian, 11 rozdział, mówi w ten sposób, że często byłem blisko śmierci. Tam jest takie słowo użyte, często blisko śmierci. A później chyba 7 czy 8 razy wymienia w niebezpieczeństwie, na rzekach, od zbójców, od dzikich zwierząt, w niebezpieczeństwie. I na końcu dodaje, ale w tym wszystkim Boża opieka i Boża opatrzność była nad moim życiem. Bracia i siostry, dlaczego o tym wam dzisiaj głoszę? Dlaczego o tym chcę z taką mocą dzisiaj powiedzieć? Bo chcę powiedzieć nam, żebyśmy mieli w sobie to głębokie przekonanie, że jeżeli Chrystus jest w tobie, chyba że w to nie wierzysz, ale jeśli wierzysz, że Chrystus jest w tobie, a ty jesteś w Chrystusie, jeżeli to jest prawdą w twoim życiu, jeżeli to jest autentyczną, rzetelną prawdą w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że Boża ręka jest nad tobą. Boża opatrzność jest nad tobą, Boża opieka jest nad tobą. Ja nie chcę powiedzieć, że możemy być aroganccy. Nie chcę powiedzieć, że możemy robić rzeczy po prostu, które narażają nasze życie. Nie chcę tego powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli idziesz Bożą drogą i Boża wola się w twoim życiu realizuje, to Boża opieka i Boża opatrzność jest nad tobą. My jako ludzie wierzący musimy mieć głęboką tego świadomość. Ta świadomość musi być większa niż wszystkie lęki, które są wokół nas i wszystkie zagrożenia, które są wokół nas. Ta sama świadomość musi być w nas. Tylko wtedy jesteśmy w stanie mieć podniesioną głowę do góry. Tylko wtedy jesteśmy w stanie
patrzeć w przyszłość i wiedzieć, że wchodzimy z nią, z Jezusem, w nią z Jezusem Chrystusem. Nie sami. Tylko z Jezusem Chrystusem wchodzimy w przyszłość, która jest przed nami. Możemy sobie zadać pytanie, co przyniesie nam rok 2021. Co przyniesie nam ten rok? I oczywiście wielu z nas ma taką nadzieję, że to będzie lepszy rok niż 2020. Że znów będziemy mogli pojechać na wymarzone wakacje, że znów będziemy mogli pojechać na wymarzone narty, że znów będziemy mogli pójść do restauracji na dobry obiad. Kto nam popsuł to życie? Takie fajne było to życie. Zwłaszcza dla nas, ludzi zachodu. Bo się możemy do nich zaliczać. Kto nam to wszystko powywracał? Dlaczego nam to wszystko powywracano? Tak fajnie było. A może tak ma być? A może my jako ludzie wierzący mamy wejść w tą rzeczywistość i zaświadczyć, że Bóg jest naprawdę z nami. Że Bóg jest naprawdę w nas. Nie chodzi tylko o wiarę, którą deklarujemy naszymi ustami, ale chodzi o wiarę, która naprawdę jest w naszych sercach. A my całą swoją postawą i całym swoim życiem pokazujemy, że Chrystus jest w nas. Nie chodzi o to, jak powiedziałem, żebyśmy byli aroganccy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli po prostu prowokujący. Ale chodzi o to, żebyśmy byli naprawdę wierzący. Naprawdę wierzący. Ludzie, którzy wiedzą, że Chrystus w nich mieszka, a my mieszkamy w Chrystusie. I Boża opieka, Boża opatrzność jest nad nami. Kiedy myślę o apostole Pawle, kiedy widzę jego życie, które wisiało na włosku, co chwilę wisiało na włosku, to nie jest tak, że on miał bezpieczne, wygodne życie. On miał bardzo niebezpieczne życie. Podjął się wielkich rzeczy. Naprawdę ten człowiek mógł się ustawić. I chcę, żebyście wiedzieli o tym. Apostoł Paweł mógł się ustawić w swoim życiu. Mógł mieć wszystko, czego sobie tylko mógł zamarzyć, jako wybitny faryzeusz w Jerozolimie i gdyby tylko trzymał z arcykapłanami. Ale nie, on doświadczył Chrystusa, który go powołał do innego życia. I on to życie położył dla Chrystusa. Można powiedzieć tak, dlatego, że to życie położył, znalazł się w takich kłopotach. On by nie miał tych wszystkich kłopotów, o których tutaj wam czytałem, gdyby właśnie nie to, że poszedł za Chrystusem. Ale właśnie, że poszedł za Chrystusem i miał te wszystkie kłopoty, to właśnie dlatego Boża opatrzność była nad nim. Boża opieka była nad nim. Boża ochrona była nad nim. Jeśli chcesz mieć Bożą ochronę, to pójdź za Chrystusem, dowiedz się, jaka jest Boża wola dla ciebie i czyń ją. Będziesz miał mnóstwo kłopotów z tego tytułu, ale będziesz miał jedno. Będziesz miał Bożą rękę nad swoim życiem. Bożą ochronę i Bożą opatrzność. Chrystus nigdzie nie deklaruje nam, że nasze życie będzie bezproblemowe, ale deklaruje nam w sposób mocny, że On będzie z nami. To nam deklaruje w sposób mocny, że On nas nie opuści i nas nie zostawi. A kim On jest? Czy On może zatrzymać, czy wyrwać człowieka z huraganu? Czy On może wyrwać człowieka z rąk 40 skrótobójców? Czy On może wyrwać człowieka z rąk dzikich zwierząt? Czy On może wyrwać człowieka od jadowitego gada? Czy On może wyrwać człowieka podróżującego statkiem, który znalazł się w niebezpieczeństwie? Może. Bo to jest Bóg prawdziwy. Bo to jest Pan nieba i ziemi. Bo to jest Bóg, któremu wszystko służy i wszystko wykonuje Jego rozkazy i Jego polecenia. To jest taki Bóg. Takiemu Bogu służymy. Taki Bóg mieszka w nas. I taki Bóg nas powołał do społeczności ze sobą. Taki Bóg powiedział, że zamieszkam w nich i zamieszkam pośród nich. Będę im Bogiem, a oni będą mi synami i córkami. To nie jest Bóg słaby. To nie jest Bóg, który nic nie może. To jest Bóg, który może wszystko. Wszystko. Dokładnie co tylko wymyśli w swoim planie, to zrobi, to zrealizuje. Historia świata nie toczy się przypadkiem, bracia i siostry. To nie jest jakaś kula, która leci, nie wiadomo gdzie spadnie.
Historia świata, całego świata toczy się w określonym kierunku. Ten kierunek już dawno wyznaczył Bóg. To, że dzisiaj mamy pandemię i w przyszłym roku będziemy ją mieli, to nie jest żadne zaskoczenie dla Boga. To tylko nas zaskakuje. To tylko nas w jakiś sposób denerwuje. To tylko nam rozwala nasze życie. Ale Bóg to wszystko przewidział. To wszystko jest w Bożym zamyśle i w Bożym planie, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. A naszą odpowiedzialnością jest jako ludzi wierzących umieć się w tym znaleźć po Bożemu. Po Bożemu się umieć w tym znaleźć. Przyjąć Jego wolę do naszego życia i tą wolę realizować. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, werset 1 i 2, Pan Jezus powiedział takie słowa: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czy rozumiemy, jak wielka, jednocześnie ciężka sprawa została tu powiedziana? Jeśli jesteś latoroślą, a jesteś tą latoroślą w Chrystusie i zostałeś wszczepiony do krzewu winnego, to słowo mówi, że taką latorość, która przynosi owoc, co robi Bóg z tą latorością? Oczyszcza ją, żeby przynosiła. On się nie pozbywa takiej latorości. Latorość, która przynosi owoc, przez winogrodnika jest oczyszczana, aby przynosić większy owoc. Ale co się dzieje z latoroślą, która przestała owocować? Która nie reaguje? Która poszła sobie swoją drogą? Jesteś latoroślą wszczepioną, ale poszedłeś swoją drogą, skupiłeś się w swoim życiu na sobie. To co się dzieje z taką latoroślą? Czytamy? Jest powiedziane, że winogrodnik taką latorość odcina. A jak jest odcięta, nie owocuje, jest odcięta, to co się z nią może stać? Coś złego się może stać z taką latorością. Więc jeszcze raz się zapytam, gdzie jest twoje bezpieczeństwo, bracie i siostro? Wiecie, gdzie jest nasze bezpieczeństwo? Nasze bezpieczeństwo jest być wszczepiony w krzew winny i przynosić owoc. Bo wtedy ja mam taką obietnicę, że Bóg będzie mnie pielęgnował, troszczył się o mnie, dbał o mnie, żeby moja gałązka przynosiła owoc jeszcze większy. A gdzie jest niebezpieczeństwo? Gdy stanę się gałązką, która nie przynosi owocu, ponieważ grozi mi odcięcie. Rozumiemy to? Rozumiemy ten niesamowity duchowy obraz? Apostoł Paweł był człowiekiem, który przynosił owoc. Zgadza się? Rozumiemy, co to znaczy, że Boża ochrona, Boża opieka, Boża opatrzność była nad nim? Ponieważ Bóg miał dla niego plan i Bóg chciał, żeby ten plan w jego życiu się realizował. Mówiąc kolokwialnie, był potrzebny. Apostoł Paweł był potrzebny, jeszcze był potrzebny. A jak jeszcze był potrzebny, to nic go nie było w stanie zabić. Czy widzicie to, co się działo wokół jego życia i nic się mu nie stało? Jak to możliwe? On powinien już nie żyć dziesiątki razy, ale żył. Ponieważ nad nim była Boża ręka, Boża ochrona i Boża opatrzność, bo realizował Bożą wolę, bo był w Bożym planie. Co ja mogę zrobić dla mojego życia lepszego? Dla mojego życia mogę zrobić tylko tyle, że będę w Bożym planie. Że będę w Bożej woli. Że będę ją rozumiał. Że poświęcę wszystko, żeby się dowiedzieć: Boże, co Ty chcesz ode mnie? Boże, po co ja tu jestem na tej ziemi? Boże, co ja jeszcze mam zrobić na tej ziemi? Kiedy się tego dowiem i zacznę to realizować, będę całkowicie w Bożym planie. Będę pod Bożą ochroną. Bo Bóg będzie chciał, żebym przynosił dalej owoc. Będzie mnie szczepił, będzie mnie chronił. My jako ludzie wierzący
Często szukamy różnych rozwiązań dla naszego życia. Na potrzeby tego kazania przeanalizowałem sobie moje życie, ale już nie będę wam opowiadał. Jako chłopiec mogłem się utopić. Uratował mnie bezimienny człowiek. Można powiedzieć tak, że mogłem mieć traumę do końca życia, bo do dzisiaj pamiętam to przeżycie. Ja byłem kilkuletnim chłopcem, a ja się w ogóle wody nie boję. Kocham wodę, kocham pływać, lubię to robić. Mogłem zginąć w innych sytuacjach i nie zginąłem. Później, kiedy się nawróciłem, zacząłem to wszystko rozumieć, zacząłem być bardziej ostrożny i mądrzejszy w życiu. I wiem, że dopóki jestem w Bożym planie, jestem pod Bożą ochroną. Jestem o tym przekonany. Jedyną rzecz, jaką powinienem zrobić, poświęcić wszystko, żeby znać Bożą wolę i żeby tą Bożą wolę w życiu swoim realizować. To jest najważniejsze. Wszystko inne, bracia i siostry, naprawdę nie jest ważne. Naprawdę to nie jest ważne. Że nam się wydaje, że to jest ważne, to się mylimy. To nie jest ważne w ogóle. Naprawdę jest tylko ważne to, żebyś poznał Bożą wolę, przyjął ją do swojego życia i realizował ją. Ważne jest to, żebyś był wszczepiony w krzew winny i był gałązką, która przynosi owoc na miarę twojego powołania. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż zostać odcięty i przestać owocować. Albo przestać owocować i zostać odcięty. To jest najbardziej niebezpieczne dla człowieka wierzącego. Ponieważ nie przynosisz owocu, nie owocujesz. Jest źle, naprawdę źle. Masz naprawdę wielki kłopot. Potężny kłopot masz w życiu. Dzisiejszym słowem chcę wezwać samego siebie, chcę was wezwać na progu nowego roku. Mamy jeszcze kilka dni do następnego roku. Kilka dni mamy. Zastanówmy się. I zastanów się sam nad sobą, czy wiesz, jaka jest Boża wola i czy jesteś gotowy przyjąć ją i realizować w życiu w następnym roku. Ciągle jest czas łaski, ciągle Bóg jest cierpliwy, ciągle Bóg czeka, ciągle Bóg do nas mówi. Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, a myślę, że większość z nas to zrobiła, to trzeba powierzyć swoje życie Chrystusowi. Powiedzieć: Jezu, oto moje życie, oddaję Ci je zupełnie szczerze i naprawdę, weź je w swoje ręce. Niech Bóg przebaczy twoje grzechy, ty te grzechy wyznaj, On ci je przebaczy. Druga rzecz, jaką trzeba zrobić, to znaleźć sobie biblijny kościół, który cię ochrzci w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego w wieku dorosłym. To jest bardzo ważne. Trzecia rzecz, jaką trzeba zrobić, to stać się uczniem i posłuchać, co Bóg mówi, posłuchać naprawdę. I cztery, to co mówię szczególnie do nas, do Kościoła, zrobić wszystko, żebyś znał Bożą wolę. I zrobić wszystko, co możesz, aby ta wola Boża w twoim życiu się realizowała. Z tym chcę cię zostawić. Bracie, siostro, Boża opieka jest udokumentowana w tej księdze w sposób tak należyty i tak wiarygodny, że nie da się tego podważyć. W tej księdze Boża ochrona, opieka jest udokumentowana. Jeśli tę księgę czytasz, to wiesz, że tak jest. I ty, i ja możemy być pod Bożą opieką, pod Bożą ochroną. Możemy. W Chrystusie. Kiedy trwasz w Chrystusie, Chrystus trwa w tobie, jesteś wszczepiony w krzew winny, owocujesz, Bóg się tobą zajmuje. Ponieważ chce, by twój owoc był jeszcze większy. Pomyśl o tym w swoim życiu. Pomyśl o tym na progu roku, który się zbliża. Zapraszam cię do modlitwy. Powstańmy.